Minęła 13:00. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Premier Donald Tusk prowadzi osobistą wendettę przeciwko profesorowi Cenckiewiczowi za to, że ten odważył się zbadać przeszłość osób, które odpowiadały za politykę resetu z Rosją. Szef Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich zwrócił się do służby kontrwywiadu wojskowego o teczki akt żołnierzy i funkcjonariuszy w celu wyeliminowania ich z życia publicznego. Żalił się na konferencji prasowej premier Tusk. Ja wczoraj dokładnie wysłuchałem konferencji premiera Donalda Tuska, a potem zobaczyłem, jaka była reakcja mediów mainstreamowych na tę konferencję. No jedyna rzecz, jaką oni te media wyłuskały z konferencji, było to, że Cenckiewicz zagarnął jakieś dokumenty, czy że poprosił o jakieś dokumenty z zamiarem ich pozyskania dla siebie, żeby szukać haków na parę osób. Tam jest wymieniony m.in. poza szefostwem służby kontrwywiadu wojskowego, czyli takie nazwiska jak Nosek, Pytel, Dusza. Tam jeszcze są nazwiska generałów Gocuła, generała Cieniucha i generała Różańskiego. To nie było tak. To znaczy Donald Tusk chciał chyba takie stworzyć wrażenie. To było pismo skierowane przez Sławomira Cenckiewicza jako przewodniczącego komisji do udostępnienia do prac komisji konkretnych zasobów znajdujących się w zasobach archiwalnych służby kontrwywiadu wojskowego. To nie była żadna prywata. To jest raport Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. To są 104 strony rzetelnego badania operacji wpływu przeprowadzonej przez rosyjską służbę FSB na polskim kontrwywiadzie wojskowym w latach 2010-2014. To nie jest kompletny raport, to jest główne tak zwane body tego raportu, są jeszcze do tego załączniki. A to, co teraz pokazuję, to jest tak zwany raport, który w ogóle nie jest raportem Komisji Strużyka, nie państwowej, tylko rządowej. To jest strona i kawałek, to nawet nie jest półtorej strony. I teraz wiecie Państwo, ile to kosztuje, ile to kosztowało podatników, skoro miesięczna łączna kwota utrzymania członków rządowej komisji Strużyka, to jest 200 000, to znaczy, że po 2,5 miesiąca za kwotę ponad 400 000 złotych mamy stronę i kawałek o niczym, o niczym. Rosyjski agent i jego relacje z polską dziennikarką budzą coraz większe kontrowersje. Na jaw wychodzą kolejne szczegóły dotyczące zatrzymanego w 2022 roku Pawła Rubcowa, Vel Gonzaleza i jego partnerki Magdaleny Chodownik. To dzięki niej oficer GRU budował relacje w środowisku warszawskich dziennikarzy, korespondentów i aktywistów. A kobieta, co ciekawe, mogła uczestniczyć w nielegalnym przejęciu publicznych mediów zimą ubiegłego roku. Funkcjonariusz GRU Paweł Rubcow, Vel Pablo Gonzalez do czasu wielkiej operacji wymiany więźniów między Zachodem a Rosją nie został w Polsce skazany za pracę na rzecz rosyjskiego wywiadu. Prokuratura nie zdołała wysłać do sądu nawet aktu oskarżenia. Słabości wymiaru sprawiedliwości jest więcej. Gdy ABW zatrzymywała Pawła Rubcowa, rosyjski szpieg nie był sam. Razem z nim zatrzymano jego partnerkę, dziennikarkę Magdalenę Chodownik. Ta wciąż jest na wolności i aktywnie działa w mediach. Oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego miał jak na dłoni dostęp do przedstawicieli polskich mediów, do dziennikarzy, do wpływowych dziennikarzy. Wątpliwości wobec kobiety jest więcej. Magdalena Chodownik mogła uczestniczyć w nielegalnym przejęciu publicznych mediów. Tak wynika z wpisu byłego najemnika koalicji 13 grudnia w nielegalnej TVP Tomasza Marca. Właśnie dlatego walczę o wyjaśnienie, kto stał za grupą Wejście. Magda z nami była. Tyle. Ja wyszedłem. Kobieta ma postawiony zarzut pomocnictwa w szpiegostwie. W grupie oprócz niej byli m.in. likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher czy mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram, znana z inicjatywy Wolne Sądy. Organizacja ta sprzeciwiała się zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Te ustalenia, które ja poczyniłem, wskazują, że w dużej mierze pani Chodownik nie musiała być świadoma, kim jest Rubcow i po prostu traktowała go jako dziennikarza. Był też jej partnerem w życiu prywatnym, ale z tego co wiem, również ją oszukiwał, nie ujawniając, że jest żonaty i ma dzieci. Jedno jest pewne, kobieta była wyśmienitym źródłem informacji dla oficera GRU, a przejęcie mediów publicznych na rękę Rosjanom. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy Murem za polskim mundurem, który zakłada większą ochronę prawną dla żołnierzy i funkcjonariuszy podczas służby. Politycy opozycji zaznaczają, że trzeba jak najszybciej skończyć z pobłażliwością rządu Tuska wobec osób, które znieważają obrońców naszych granic. Szczegóły ustawy zaprezentowali posłowie. W przeddzień Święta Wojska Polskiego składamy projekt ustawy Murem za polskim mundurem. Projekt ustawy, który dotyczy przede wszystkim dwóch kwestii. Po pierwsze, to jest zwiększenie wymiaru kary za znieważenie polskiego munduru. To dotyczy zarówno polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów, którzy będą znieważeni w związku z wykonywaniem swoich zadań czy pełnieniem swoich czynności. Drugi aspekt, myślę nawet ważniejszy, to jest kwestia zmiany trybu, w jakim te sprawy mogą być sądzone, czyli umożliwienie sądzenia tego typu spraw przez tak zwane sądy 24-godzinne. W taki sposób tutaj wprowadzamy pewną modyfikację, żeby ta cała procedura rozpoczynała się od momentu ustalenia tożsamości sprawców. My w tym projekcie jasno i wyraźnie stajemy za polskimi żołnierzami, a musimy stanąć za polskimi żołnierzami, szanowni państwo, ponieważ od 13 grudnia w Polsce została wytworzona fatalna atmosfera, zostały stworzone narzędzia, które nie mają bronić polskich funkcjonariuszy, tylko mają atakować polskich funkcjonariuszy. Do tego też został powołany przez pana Bodnara zespół, który ma ścigać właśnie tych żołnierzy, obrońców polskich granic. Stąd też dochodzi do wielu tragedii. Żołnierze mają obniżone morale, boją się podejmować decyzje, które spowodują, że będą właśnie bronili tych polskich granic. Państwo polskie nie może być bezradne, a niestety od 13 grudnia mamy rząd, który jest bezradny wobec tych, którzy atakują polski mundur. Mało tego, ten rząd nie tylko jest bezradny, ale często tych, którzy atakują polski mundur, po prostu wspiera. W ostatnim czasie widzimy, że jedna z takich osób, która atakowała polskiego żołnierza, strażnika granicznego, funkcjonariusza policji, który stoi w obronie naszej granicy, wylądowała na eksponowanym stanowisku w mediach publicznych. Politycy w togach znowu dali o sobie znać. Tym razem chodzi o sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który arbitralnie podjął decyzję o odsunięciu innego sędziego od rozpatrywania sprawy Marcina Romanowskiego. Chmielewski niejednokrotnie dał się poznać w internecie jako wierny fan Donalda Tuska i zagorzały wróg Prawa i Sprawiedliwości. Sędzia Przemysław Dziwański i sędzia Aleksandra Rusin-Batko zostali wyłączeni ze składu, który ma rozstrzygnąć sprawę aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Za wyłączenie sędziego Dziwańskiego bez powodu odpowiadał sędzia Krzysztof Chmielewski, który niejednokrotnie publicznie wyrażał sympatię do Koalicji Obywatelskiej. Między innymi życzył powodzenia Romanowi Giertychowi, Marcinowi Romanowskiemu, polecał, tu cytat, zmianę leków lub lekarza oraz rozpowszechniał wpisy Donalda Tuska zachęcające do udziału w politycznych manifestacjach. W mojej ocenie w ogóle nigdy nie powinna być sędzią, a jeżeli jest, to powinien być pozbawiony tego statusu. Działalność internetowa sędziego Chmielewskiego jasno świadczy o jego politycznym zaangażowaniu. Aktywny sposób podaje wpisy Donalda Tuska, które nawołują do wyborów na określoną opcję polityczną. Mówi, że nienawidzi PiS-u, pisze to wprost. Jest aktywny, jak to określa się w jakimś środowisku, w walce z Prawem i Sprawiedliwością, ze Zjednoczoną Prawicą. W sprawie działań sędziego Chmielewskiego suwerenna Polska szykuje zawiadomienie do prokuratury. Narodowy Bank Polski poinformował, że w czerwcu 2024 roku saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. Do tego w porównaniu z czerwcem 2023 roku saldo rachunku bieżącego zmniejszyło się o 15,7 mld zł. Bank Centralny poinformował, że w czerwcu 2024 roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług 15 miliardów 200 milionów złotych oraz ujemne salda obrotów towarowych, dochodów pierwotnych i dochodów wtórnych. Zgodnie z danymi NBP saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,5 miliarda złotych. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 roku saldo rachunku bieżącego zmniejszyło się o 15 miliardów 700 milionów złotych. Jak podano w komunikacie, w czerwcu 2024 roku była kontynuowana spadkowa tendencja obrotów towarowych. Wartość eksportu towarów w omawianym miesiącu wyniosła 117 miliardów złotych, co oznacza spadek o ponad 9% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Wartość importu towarów w porównaniu do czerwca 2023 zmniejszyła się o 3,5% i ukształtowała się na poziomie 117 miliardów 800 milionów złotych, wskazuje Bank Centralny. Wszystkie ugrupowania polityczne przygotowują się już do wyborów prezydenckich. Konfederacja zaproponowała, aby po prawej stronie sceny politycznej przeprowadzić prawybory, które pozwolą na wyłonienie silnego kandydata na prezydenta. Co o tym pomyśle sądzą inne ugrupowania polityczne i jakie mają plany, mówili goście Adriana Klarenbacha w programie po 9:00. Ale to raczej rozmawiają bardzo małe partie polityczne i małe środowiska, żeby jednak takie prawybory przeprowadzić i wyłonić kandydata poza grupy parlamentarnej jednego, którego wszyscy będą popierać i któremu pomogą zebrać podpisy. Tutaj oczywiście jest dyskusja, kogo ten kandydat poprze w drugiej turze, bo to jest bardzo ważne. Te małe środowiska, tak jak bezpartyjni, zastanawiają się, i zdają sobie z tego sprawę, że te 3%, 2% może mieć istotne znaczenie, jeżeli kandydat stanie i powie: popieram kandydata Platformy Obywatelskiej, na przykład Donalda Tuska, lub popieram kandydata na przykład Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Bocheńskiego. U nas nie będzie prawyborów, panie redaktorze, u nas Rada Naczelna będzie zastanawiała się i decydowała o tym, kto będzie naszym kandydatem, a kandydata na pewno wystawimy, bo po pierwsze jest to już jakiś utarty szlak, którym od wielu, wielu lat podążamy, a poza tym jesteśmy aktywnym ugrupowaniem. Na pewno mamy więcej niż pokazują nam sondaże w takim rzeczywistym odbiorze wyborczym, w związku z czym też chcemy wystawić swojego kandydata. Propozycja skierowana właśnie przez autorów tego apelu była przede wszystkim do Prawa i Sprawiedliwości, która jest największą partią opozycyjną, także do Konfederacji, bo te dwie partie tworzą właśnie parlamentarną opozycję wobec obecnego rządu i choć wiele nas różni, to chyba zgodzimy się, że korzystna jest sytuacja, w której rząd Donalda Tuska, nie mając swojego prezydenta w pałacu, nie może przeforsowywać całej swojej agendy, na przykład tej agendy ideologicznej. Trudno, żeby największa partia opozycyjna konkurowała o wystawienie kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej z mniejszą partią opozycyjną i w ramach tego dokonywać jakichś wyborów, czego nie ma w ogóle w tradycji ani w praktyce polskiej tego rodzaju zwyczajów, więc to by było dziwne. My prowadzimy analizy, my rozmawiamy z Polakami, my przyglądamy się badaniom socjologicznym i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wybierze najlepszą osobę, która będzie miała największe szanse do zwycięstwa w ogóle w wyborach prezydenckich, bo o takich szansach Konfederacji mówić nie możemy. I to wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia.